Dzwonimy właśnie w sprawie listu gończego do sekcji kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Koninie. 63 2 4 7 2 5 5 and 7. Spróbujemy. Godzina 14:54. Zobaczymy, czy ktokolwiek odpowie. Czy ktokolwiek jest obecny. No, uwaga. Proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. No witam. Gdzie ja się dodzwoniłem? Do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Otóż to. Właśnie, w ten sposób powinna się pani przedstawić. Dziękuję. Tomasz Godlewski z tej strony. Proszę pani, w kwestii listu gończego. Czy ja do pani mogę? Oj, co się stało? Nie mogę do pani, to gdzie ja mam do księdza dzwonić? Do proboszcza najlepiej, tak? Już momencik, momencik. A czego dotyczy ten list gończy? A jaki macie list gończy na stronie konin.policja.gov.pl? Czego może dotyczyć list gończy? Najlepiej to z naczelnikiem, by pan sobie porozmawiał. Tylko momencik, momencik. Proszę pani, ten numer jest podany na stronie internetowej. Tak, tak, już rozumiem pana. Witam. Chwileczkę pan poczeka, za chwilę będzie pan rozmawiał, tak? No, postaram się. Proszę państwa, tak wygląda praca konińskiej policji. Dzwonię w sprawie poszukiwanego. Dzwonię w sprawie listu gończego, tak? Nie ma nikogo. Osoba, która odbiera telefon, nie wie, o co chodzi. Halo, obudźcie się. Panie komendancie, proszę przeszkolić swoje osoby. Czekamy dalej.